Dobra, słuchajcie, nauczcie nas. To jest żarty. Nauczcie ich mogą pogadać po hiszpańsku. Szefa, co chcieć? Szefa do picia, tu być woda. Dobra, dawaj mi jakąś browarkę. Muszę wam pewną zyskać, muszę wam coś wyjaśnić, kurwa. Dobra, słuchajcie, to nie jest tak jak bezsensie, ale kiedyś miałem układę, kurwa, na Czabelowskich. Dorobiłem się niezłych pieniędzy za mało lata, rozumiecie? Miałem kupę czasu, bo potem odjebałem gruby wyrok. Wydaje mi się, że to, kurwa, wszystko było zaplanowane. Musieli mi, kurwa, namierzyć przez stary telefon, który posiadałem przy sobie, rozumiecie? Kukuwuja, rozumieć, ale tak. Tak, namierzyli mi przez to skurwysyny. Wiedzieli, na czym stoję. No. Także teraz słuchajcie, to nie są przelewki, to był pierdolony karter. Prawdopodobnie z Elkajo Parico. Dajcie mu kuku rozumie, czy kuku nie rozumie. A karter laską? Bardzo zezwolę te Kajo Parico stary. Kurwa! Bo kuku, 10 popek! 10 popek, bo kuku! Ja mam pytanie do szefa. Czemu szef wygląda jak Alfons? Bo prowadziłem kiedyś, kurwa, prowadziłem kiedyś burdel. Tak, pilowałem prostytutki transport. Przenośny burdel, kurwa. To dlatego szefa mówić, że być kierowca. Tak, bo kierowałem, kurwa, kiedyś busa legendarnego z kurwami na Los Santos. To było tak, zatrzymywaliśmy się na środku skrzyżowania driftem, z tyłu otwierała się paka, wychodziły trzy kurwy, wypinały się i kto chętnie ten pierwszy, ten lepszy. Nie powiedziałem słowo, strzelaj mu kuku. Tak, był trans, był port, kurwa, było wszystko, ale teraz słuchajcie, musicie przygotować ten uczeń codziennie, rozumiecie? I co? To dalej, no dalej, dalej, kurwa. Dalej to będzie tak, że musicie się ubrać w pustą machynę, to ja wam kupę. I macie reprezentować, kurwa, reprezentować Transbuda i chyba to obchodzi. Dobra, no to jedziemy na Sakurę? Nie, możemy. Mógł kuku zostawić czapkę i okulary? Tak, mógł kuku moje zostawić, nie ma problemu. A załóż do tego biały garnitur. No w sumie. Tylko zastanawiam się nad losem Ronaldinho, jakby go tutaj przebrać. Ronaldinho, czy ty masz jakieś elegackie ciuchy w szafie? Stary, coś ty. Ja mam dwie pary koszulki i dwie pary spodni. Kurwa ma... Byśmy zrobili tak inaczej. Ty najwyżej byś robił za kierowcę i... Jakoś teraz spłynimy, ale pewno będziesz musiał zdjąć tam capę i ten turban. Stary, ten stary, szmatynie wciągnę, wiesz, to sentyment dla mnie. Przyspawana. Słuchajcie, zrobimy tak, będzie dzisiaj lekcja kurwa hiszpańskiego i przebierzemy się w koszulę, rozumiecie? Przejdziemy dzisiaj z Sera Jamesa, będziemy musieli się trochę nauczyć tego wszystkiego. Opiszemy jakiś kordon na Jamesa i będziemy pilnowali Hasiaka. Mógł kuku dobrze pilnować. Ja mam chatę na Jamestown. Co masz? Jak to masz, Karol? Chatę na Jamestown. Właśnie? Co masz? No dostałem klucze. Wow, to może byśmy zrobili imprezę na Jamestown i byśmy wywołali tych kurwa typów i byśmy ich zaprosili do... Czekaj, mam zajebisty pomysł. Ty byś podbijał na Jamestown i byś powiedziała, że zaprasz dzisiaj na domówkę, chłopaków. Do siebie na chatę, a my byśmy tam cykali w środku. Bo żebyśmy się z nimi dogadali i zobali jakieś koneksje po hiszpańsku. No dobra. Ja muszę iść do toalety. Jasne, jest na dole, rozgorz się. Tylko tam nie ma drzwi, więc uważaj. Słuchaj, Mukuku, bo ja wiem, że ty jesteś dobry chłopak, ja wiem, że tam mogę ufać. Co być? Dobry jesteś chłopak, ty nie jesteś dobry chłopak. No, najlepszy. Słuchaj, dałbym ci kurwa 50 do blata, ja do wtorku na seradę. 50 kryształu, kurwa, możesz latać do 0%, rozumiesz, Mukuku? No, nie ma problemu. Do kiedy? Ronaldinho, daj na chwilę porozmawiać, bo tutaj kurwa Mukuku ze słuchacze. No, ja już spierdalam w takim razie. No, 50 do wtorku, da radę. Da radę. No, 50 dla mnie obrotu i będzie tam trochę więcej tego kryształu, Mukuku. No i gej, Mukuku ogarnął. Bym ci ten rewir w kamienicy bym ci ogarnął. I auto do jeżdżenia, Mukuku. Mukuku, siła, kurwa! Mukuku, chcieć fura, kurwa. A zabiłbyś kogoś dla mnie, Mukuku? No kurwa, a jak? Szefa, kurwa, nie mówi dwa razy. Kogo?
To go na razie jeszcze nikogo, ale bo trzeba było to by sobie zabył. No kurwa, Mukuku już gotowy. No Mukuku, bo ja jestem człowiekiem interesu, to nie jest tak, jak sobie to myślisz. No Mukuku wierzyć. Walisz Mukuku? Nie, Mukuku tylko pali joint. No kokaina jest Mukuku, co nie walisz, nie będziesz walił ze mną? Dobra, jak szefa daje, to... No to dawaj, wal. Kurwa. Ty wspólnie jebanek, masz ze mną latać, to nie pierdolę swojego tematu, ty też jebnięty Mukuku. Pierwszy błąd Mukuku, kurwa. Jak możesz spać swój towar, który ci dał swój towar, abyś go wpierdalał? No szefa mówi, że Mukuku ma zrobić, no. Co zrobić, co zrobić, kurwa? Ja się nie będę wspólnym do domu, rozumiesz? Teraz on słyszy, ja za jebie pasę. Szefa mówi, że to musisz zrobić, kurwa. Ja rozumiem, Mukuku, ale ty kurwa nie możesz walić swojego towaru, tylko ja mogę, rozumiesz, Mukuku? No szefa, dać przecież. Dać? No z racji zrobić! Jakby ci powiedział, że skończył ogniska, to bym zrobił? No a nie? Z racji. Dobra, idziemy do niej. Ucho dany. Dobry, że to mnie zna. Kurwa, wpadłem w sarapaty, muszę stąd wejść. Dobra, kurwa, to jest plan działania tak, jak powiedziałem. I ty musimy przebrać za to bazysy kartelu. Wsiadamy do taksówki, przebieramy się, jedziemy na całym stałą, badać twoją chałupę. I najwyżej zakręcimy się z tamtymi, zobaczymy, co w ogóle są. Okej, no to w trasę chyba. Jedziemy. Tylko jak chcesz, to nie chcę nikomu znam tutaj taką chałupę, rozumiecie? Wiadomo. Do forum drive wcale ma nie wiedzieć. Albo los. No właśnie, słuchaj, jak ty coś poszliła jednego z losów, to ty robisz dalej w tabernie? Chyba nie. Nie, wyzwali mnie. No. I co chcesz zrobić z tym faktem? Na razie nie wiem, no. Nie chcę się wpierdalać w kłopoty. A oni cię nie szukają? No w sumie żeś poszliła jednego z prawdopodobnie z członków klubu motocyklowego. Oni pewnie coś będą chcieli zrobić z tym. No, dwa dni temu trzemu mnie trzymali u siebie w piwnicy przez 2 godziny. O cholera, i co jakie ci pytania zadawali? Żadne. Pozmawiali między sobą i po 2 godzinach powiedzieli mi, że jestem kurwa, mam się ruchać z kim chcę i mam wypierdalać. Jebany motorynkarze. Słuchaj, może chciałabyś jakoś na nich jakby dopierdolić ich za to. Ale jak? No jak to jak? Mam się rozjebać? Nie, jest ekipa, mamy spróby, jakby kurwa, bo chyba nie ma żadnego problemu. No i chodź, bo wybiję ci kamieniem w tej tawernie. Wszystko. Dobrze, Kosztów. Szefa, a to faktycznie mam się w jakiś garniak odjebać, czy co? Wypadałoby, kurczę. Czy w koszula? No co, no jakaś koszula, no weź, no koszula. Dobra. Elegancka, dobry. Co to za chujo zabyć? Kurwa, przymieszanie zajęte, wypierdalaj. No bo gruby jestem, kurwa. Nikt tak nie powiedział, przecież jest. Sam sobie ale to wkręcasz, kurwa, że jesteś gruby i masz depresję, dlatego że jesteś gruby. Może i tak, ale to niech szacunkiem się trochę wyraża do mnie. Kurwa, ale nie mam miejsca nie widzisz, na ciebie, jest wszystko zajęte. Może mi powiedzieć, żebym mógł mi zwrócić uwagę, ale nie aż tak, kurwa. Stary, ale ty masz za kola jak lotnisko, więc co ty dojesz w ogóle? Mam za kola, bo chcę, a nie, że się same zrobiły. Kurwa, za kola i gruby i jeszcze na to chyba depresję. Wynoś się stąd, kurwa, i zaczekajesz się mu bezem. No czekam, czekam. Nie masz jeszcze gniazdu na głowie, ja pierdolę. Ronaldinho, a ty nie masz naprawdę jakby żadnej innej góry albo spoty? Znaczy, no coś tam mam, no. A pokazałbyś co masz? Tak, no, dawaj. No takie fajne koszuleczki, nie? O, tam to co to było? Aha, wyglądała jak koszula w sumie. Wygląda jak koszula. Taka opana sportowa, o. No dobra, jakbyś upierdolił tamto całe niebieskie. Że to? No to wygląda w jak koszula. Nie no chuj, najwyżej ci kurwa ogarniemy późniaki z suchy. Znam się jakoś bardziej elegancko. Może być tak w sumie, tylko żeby zdjął górę. Co to jest? Co? Taki kalf. Co to jest, kurwa? Co to jest do chuja? Ma takie czapeczki, no. Dobra, chuj, niech to tak po prostu zostaje. Panie stary, to jest mój styl właśnie. To jest, wiesz, rzecz charakterystyczna. No jasne. Nie ma żadnego problemu. No i dobra, jest gitara, zmywamy się stąd. Ej, gdzie masz dokładnie tą chałupkę na zemstę? Tam... Na 60. Na 60? O, jasne. Gruby możesz wchodzić. I tu za tymi domami po lewo na końcu. Za tymi domami na lewo, tam w chłop? Tutaj lewo za tym śmietnikiem.
Kurwa, tam chyba jakieś spotkanie mają, widzieliście? Tak. To czekaj, przejdziemy, zobaczymy. Może po prostu do nich podejdziemy, żeby się nauczyć słówek. Po prostu. No w sumie. Dobra, dajmy coś zjedzmy i zaraz naltarowymy. Mógł chcieć burrito jalapeno. Jakie? Jalapeno. No co ty się kurwa śmiać, jalapeno być napisane. Dobra, ja... Dobra. O kurwa! Co? Chyba ja była, chyba dawno nie była wymieniona. Co? Ja nie była? Kurwa, co oni mieli z papier ta szyba? Idę do toalety. Ciągle chodź do tej toalety. Ej, Ronaldinho, twój stary tam być, zobacz! Kurwa, tu tam twój stary być! Czego by skierował? Szybko! Kurwa, to być stary Ronaldinho. Kurwa, to nie jest NPC! Jesteś szuki za pedę do ranu, kurwa, co mi spytać, no. Co jest, kurwa? Co? Pojebym ja, kurwa. Szukam pieza do ranu, kurwa. Cześć, ojcze Ronaldinho. Nie, znaczy, to nie jest mój, ten lekarz tak mówi, no. No jak nie, przecież kurwa, on mówi, że być. Co? Znaczy, no trochę jesteśmy podobni, no. Ja okulary zdejmę, no. W sumie jesteś w cholerę podobny. Co? Ale co, kurwa, to się pewnie pedalarów, nie? Słuchaj, a jesteś głodny, mogę ci jakieś starcie postawić za wszystko, kurwa. Co postawić? Sarmo, nie musisz zobaczyć paśmiennika, stary. Kurwa, wiesz, mamy za coś w afrykańskiej, kurwa, restauracji, fufu, nie? Zupę. Jakie fufu? Co, jakie fufu? Fufu, wiesz, no. Co ty pierdolisz, wiesz, przetłumacz, bo ja nie rozumiem twojego ojca w ogóle. Ronaldinho, tłumacz. Kurwa, to nie jest mój syn nawet, chyba. No, jak nie? Ale mój ojciec. Kurwa, dwie krople wody, co jest do chuja? O, żarcie mnie wuali, dobra, idę. Jest w ogóle mój ojciec Ronaldinho. To się wpierdali w końcu, nie? Co jest? Jak żeśmy zagadaliście, no to... Tak, no to dawaj, postawię ci jakieś darmo, chodź! Słuchaj, masz na ciosę, nie możesz usypać po smutnikach. No, a masz się 5 darów? A co ty możesz na pewno będzie zły sram, kurwa? Może bym miał, ale byś robotę odpierdolił, bo się zagadać o źleczek stał. Dobra, sorry. Ogólnie, to ziomek taki jeden, zanim stał, ja ci powiem tam... 500 dolarów za 3 suki metra winy, no. 500 dolarów, kurwa, szukam 500 dolarów, no. 500 baksów za sztukę amfetaminy? No, no. Dobra cena chyba, no. On mówi za 3. Ale starszy z tymi ludźmi z zajmstwem, czy co? Wiesz, nie podaję takich informacji za darmo. Przecież... No jasne. Trzeba dostać żarcie, chujozo. Znaczy, stary Ronaldinho. Nie, to stary Ronaldinho, ja widzę. No to prawie, może być jego bratem, na co się kurwa identycznie. Kurwa, ten oto to są kurwa na chipsy jakieś. Są te, dobre, no co, jedzie. no co nas zykasz? Dobra, co? Słuchaj, a jak dawno temu byłeś na Zemstrom? Bo akurat chcieliśmy tam podejść zagadać i żeby tam uczyć trochę języka. Pójście ze mną, to wam powiem, no. Ale? No dobra, no to możemy w sumie iść w trasę, zobaczymy, czy nam w ogóle to wyjdzie nas nie pierdolą po drodze. Jakąś furgonetką, ale to nie woli, kurwa. Prawie, że to się bują, nie? Nie, no jasne, Pele. Ty kurwa Pele, ty. Pele i Ronaldinho, kurwa. Albo Mekepe. Kurwa, myślisz, jebano Mekepe. Myślisz, kurwa, w piłkę grał kurwa nocną. Pojebał cię. Gdzie oni są? Przed chwilą parkowali tam samochód. Dobra, już idę. O, idą chłopaki. Kurie. Ogólnie gdzieś mi się dalej. Nie, słuchajcie, bo mam jedną sprawę do was. O, jaką? Chcieliśmy się trochę potrasować umiejętności, kurwa, języka hiszpańskiego. W zamian moglibyśmy zaoferować niezłą imprezkę. No tak, powiem tak, takiego świetnego korepetytora, no to tam w uliczce macie Stebana, raczej... Cześć, my się nie umyją. On wam nie śmie na dnie. Sobie kambę, zamknij się na chwilę, muszę sobie wzięli, kurwa. Dobra, uspokój. A co ty go uspokajasz? Co mnie uspokaja? Pytam się, co taką ciszasz tutaj go? W sumie to nie ma znaczenia. Dobra, wracając, potrzebujemy kogoś do języka, żeby nauczyć się. Czekajcie chwilę, zaraz go przyprowadzę. On was może poduczyć hiszpańskiego. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, witam tutaj, szanowne towarzystwo! Smoko, bo żeśmy tego pokrepetycję przyszli.
Zamiast zrobimy fajną imprezkę, bo tu miejscowe nie opadał. Gdzie macie tą miejscówę, co? Dobra, chcesz poznać trochę moje kultury, liznąć troszeczkę tego gówna, co? O, si, si. No. Wszyscy chcemy. Chyba nie o to chodziło. Konamor. Najpierw, to znaczy? Ale nie no, zaczynamy od podstaw. Dobra. Kluczowe to być głęboko wierzącym katolikiem. Nie protestantem, a nie innym wytworem. I, o, i już widzę, tutaj kolanka na ziemi. Tak. No! Ej, to teraz... I to się rozumiemy, kurwa. Ty teraz się modlisz, baranie. Dobrze ci idzie, malutka. Módl się dalej. Moku kuczuciła. O tak, podoba mi się twój entuzjazm. O, czuję. Dobrze. Czujesz to. Pozwól, niech to tobą zawładnie. To cię całego wchłonie. Dobra, to teraz od łebka po $500 poproszę. Co? Co? Chwila. Co? No, to wszystko? My mieliśmy się języka na kolejna lekcja. Doświadczyliście tego, czego każdy chce doświadczyć w życiu, czyli łaski Bożej. Ja skurwa nie poszedłem. Zobaczę dinero. O, dinero. Pieniądze. Dobra, dinero. Zapłacę PC, ale potem będzie następna lekcja, bro. Ale nie dziś. Hola, amigo. Kurwa, my nie wiemy jak gadać, bo jest paskła, musimy. No ale... My jutro musisz wiedzieć. Ale najpierw są potrzebne podstawy do nauki. No, a my nawet nie zacząć. A teraz doświadczyliście jedną z tych podstaw, czyli głębokiej wiary, nie? Amigo, ja też bym się poczuł wyruchany na ich miejscu. Nie dotykaj mnie. Jaki wyruchany? Przecież tam widziałeś po nich, oni to poczuli. Aha, to jak? No, jak z tym dinero, co? Nie mogę się doczekać, jak wiesz. O kurwa, dobra, słuchajcie, nauczy nas. To jest tam zarty. Nauczy się pokrywa gadać moim hiszpańską. Ej, mierzę do niego. Pokojnie, mam snajperów, żeby tutaj wszystko ustawienia, bo nas nauczy się kurwa gadać na mógł grobce. Powiedz sobie, musimy trzeba lepiej, kurwa odłożył tego pyta, bo się kurwa na żarty skończyły. Ej, amigo. Amigo. Weź to żelazwo z mojej mordy. Ło, ty taka trupia, zaraz opowiedz, musimy opuścić tego pyta, koniec żartów. Kurwa, amigo, lepiej nauczy się sprychać po tym języku, albo będą problemy. Podstawowa słówka, a to potem się zrzucę dinero. Pokój, czy nie pokój? Zostaw tę broń w ręku. Pokój? Tylko powiedz tej chłopakom z blogu, żeby do nas wystrzelali. Dobra? Dobra, odkładamy klamy, powiedz już raz na uczy. Prawda? Sam nie wiem, kto żartuje, jak to nie. Dobra, remis jest remis, odkładamy z blumy. Remis, będą rzuty karne za chwilę. Dobra, na spokojnie, teraz przechodzimy do rzutów karnych. Dobra, słuchajcie, no na uczy nas gadać, no. Mamy tylko jaja, wiecie o co chodzi. Kurwa, nie umiecie gadać po hiszpańsku w sumie. No to co, no dzień dobry chcesz wiedzieć, kurwa? No. Jakie kurwa dzień dobry, co ty pierdolisz, kurwa? No, dobra. No, buenos dias, kurwa. No do widzenia, no to, no jak może być, no adios. Nie, no kurwa, pojebani jesteście jacyś. Ej, kurwa, w ogóle umiecie gadać po meksykańsku? Melmo, Aguku, no. Kurwa, które jesteście pokolenie? Buenos dias, a jak powiedzieć? Nazywa cię Mokuku. Buenos dias, ja nazywam cię. Powiedziałem ci już. No. Ja. Bueno. No zapłać stówę, co ci powiem. No nie moja wina, że nie słuchasz, ale lekcje kosztują. Me llamo, Mokuku. Nie. Nie wtrącaj się, kiedy interesy się są. Jakie kurwa interesy? Jakie interesy? Co jest grane? Dobra, chyba się stąd zmywamy. Ten się wydaje, się że trzeba się stąd zmywać. Zawijamy. Spierdalamy. Dawaj tu. Ej, a gdzie ja zaparkowałem? A, to. Chuj z tym, odpalimy jakiegoś... Ale szefa, buenos dias, me amo, mu.